Cześć, nazywam się Aga Kiepuszewska i chciałam zaprosić Was do wydania wspólnie ze mną mojego najnowszego albumu Fala. Album jest nagrany, w połowie zmiksowany. Na albumie Fala śpiewam, gram na fortepianie i rodesie i towarzyszą mi wspaniali muzycy. Nikola Kołodziejczyk, który gra na syntezatorach, na basówce Maciek Szczyciński oraz Michał Bryndal na perkusji. I chciałam Was w tym momencie prosić o to, żebyście ze mną wydali ten album. To znaczy potrzebuję Waszego wsparcia przy wytłoczeniu płyty w formacie CD. Jeśli uda nam się osiągnąć ten cel, to pójdziemy jeszcze krok dalej i wytłoczymy winyl. Zrobimy specjalny master pod winyl i może nagramy profesjonalny teledysk. Z tego względu, że postanowiłam wejść na drogę niezależności artystycznej i wydaję ten album sama, a nie z dużą wytwórnią. Jedną z nagród są filmiki, w których opowiadam o tym, jak wydać płytę od początku do końca. Opowiadam o tym procesie. Jeśli ktoś z Was planuje wydać swoją własną płytę, bardzo zapraszam. Dla tych, którzy zdecydują się wesprzeć kampanię, przygotowałam wersje takie kameralne utworów z albumu Fala. Będzie to 5 piosenek, które podczas kampanii będziecie mogli odsłuchać. Są to albo duety, albo tercety. Co tydzień będzie odsłona nowego klipu. Kolejnym sposobem wsparcia albumu Fala jest wybranie nagrody, w której spotykam się z Wami na przykład na Skype'ie i doradzam Wam w dziedzinie techniki wokalnej albo interpretacji co do wykonania piosenki, którą sobie wybierzecie, czyli to będzie tak zwana lekcja, albo opowiadam Wam właśnie o procesie wydawniczym płyty. Ta nagroda jest w limitowanej wersji dla pierwszych 10 osób. I polecam tego Allegrowicza. Już dzisiaj z tego miejsca chciałam Wam podziękować za wsparcie wydania albumu Fala. I takim moim podziękowaniem od serca też będzie umieszczenie Waszych imion, nazwisk albo pseudonimów, jak będziecie sobie życzyli, właśnie w buklecie albumu. W styczniu będziemy tłoczyć albumy, ale dla tych, którzy zdecydują się wesprzeć tą kampanię, mamy niespodziankę. Będzie to prezent na Boże Narodzenie. Już 24 grudnia w Waszych skrzynkach mailowych znajdzie się album Fala. W dobrej jakości audio będziecie już mogli słuchać tego albumu w święta albo podarować go swoim bliskim.